Dziś w serwisie informacyjnym telewizji Obiektyw. Na Staromieściu w Rzeszowie powstał nowy plac zabaw. W Krośnie odbyło się symboliczne miodobranie w zakolu Wisłoka. Mamy brązową medalistkę Mistrzostw Świata w sumo. W Skołyszynie powstanie gminny żłobek. Lokalny samorząd podpisał umowę z głównym wykonawcą projektu i przekazał mu teren budowy, na którym zrealizowany zostanie nowoczesny obiekt przeznaczony do opieki nad dziećmi do 3 roku życia. W najbliższym czasie planujemy budowę żłobka. Żłobek zostanie zlokalizowany na działce tuż obok parku, tuż obok placu zabaw i naprzeciwko pump trucka, który znajduje się po prawej stronie drogi dojazdowej do parku. Mamy przygotowaną działkę, podpisaliśmy umowę. Budynek żłobka będzie budynkiem parterowym. Będzie miał powierzchnię około 670 metrów kwadratowych. Oczywiście będą tam 3 sale dla dzieci. Będzie mały plac zabaw również dla tych dzieci w wieku do 3 lat. Będzie stołówka, będzie kuchnia. Inwestycje musimy zrealizować zgodnie z założeniami programu Maluch Plus, z których to środków również korzystamy, do 1 maja 2026 roku i to jest taki finalny termin, kiedy musimy uruchomić już żłobek. W żłobku będzie przebywać docelowo 40 dzieci. Na inwestycje pozyskano łącznie około 4 milionów 800 tysięcy złotych ze źródeł zewnętrznych. Pozostała kwota wynosząca około 1 200 tysięcy złotych będzie stanowić wkład własny gminy Skołyszyn. Powoli dobiega końca projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle pod nazwą Biblioteka Rozmaitości. W ramach projektu uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach, animacjach, akcjach proczytelniczych oraz spotkaniach autorskich. Jednym z nich była wizyta Marcina Margielewskiego, autora bestsellerowych serii o tematyce arabskiej. Mamy spotkanie autorskie z Marcinem Margielewskim, to jest dziennikarz radiowy, telewizyjny, który przez wiele lat mieszkał w krajach Bliskiego Wschodu i pisze o tym książki, o tych swoich właśnie przeżyciach. Te książki też są inspirowane prawdziwymi wydarzeniami, oparte są na losach różnych osób, z którymi pan właśnie Marcin Margielewski się stykał w swoim życiu. Marcin Margielewski nie pojawił się w Jasielskiej Bibliotece przypadkowo. Jego książki cieszyły się dużą popularnością wśród czytelników, a kolejne tytuły przyciągają coraz szersze grono odbiorców. Na pewno one trafiają do właściwie wszystkich grup wiekowych. Myślę, że to też przekłada się na popularność. Te książki Marcina Margielewskiego, one poruszają kilka takich, myślę, że kluczowych tematów. To, co się nasuwa już w pierwszym rzędzie, to jest sprowadzanie właśnie młodych dziewcząt z całej Europy Wschodniej, bo to jest Polska, Białoruś, Ukraina, które cieszą się w krajach arabskich wielkim powodzeniem jako prostytutki, te zgrabne blondynki słynące z urody. Też druga grupa to są sprawy zatrudniania osób zarówno Polaków, jak i z krajów właśnie czy afrykańskich, czy arabskich, w krajach arabskich, gdzie no są, jest to właściwie sama forma sporządzania umowy, także z osobami z Europy, także z osobami z Polski, jest właściwie formą niewolnictwa, o czym wiele osób naprawdę po studiach z wyższym wykształceniem nie wie, podpisując taką umowę, że bez zgody pracodawcy, który uzna, że dana osoba zakończyła projekt, on nie opuści już na przykład Dubaju i umowa o pracę okazuje się pułapką, z której nie ma wyjścia. Marcin Margielewski przez ponad 10 lat mieszkał na Bliskim Wschodzie, zdobywając dogłębną wiedzę o tamtejszej kulturze i prawach. W swoich książkach opisuje prawdziwe historie ludzi z różnych klas społecznych, łącząc je z wiedzą o regionie. Ja opisuję historie uniwersalne, to jest podstawa, w związku z czym jeśli by je obedrzeć z arabskości, one mogłyby się wydarzyć również gdzie indziej. Są oczywiście takie historie, które absolutnie nie mogłyby się wydarzyć, ale wtedy okazuje się, że może nie mogłyby się wydarzyć teraz, ale wydarzały się w naszym świecie na przykład 100 czy 200 lat temu. Więc to jest podstawa, natomiast no, wszystkiemu, co robię, przyświeca misja obalania stereotypów. To jest podstawa, bo ja uważam, że stereotyp to jest takie zjawisko, w którym są dwie ofiary. To znaczy zarówno ta, która jest oczerniana, jak i ta, która powiela nieprawdziwe historie. Jedna pewnie cierpi, a druga jest po prostu ignorantem.
Podczas spotkania Marcin Margielewski opowiadał nie tylko o swoich książkach, ale także o życiu, kulturze i tradycjach krajów arabskich. Udzielił także praktycznych porad, na co warto zwracać uwagę i czego unikać podczas podróży do tych regionów. Rzeszów inwestuje w swoich najmniejszych mieszkańców. W okolicy ulicy Lubicz i Staromiejskiej powstał nowy plac zabaw oraz park kieszonkowy, z którego można już korzystać. Zakończyła się końcem sierpnia fajna, ciekawa inwestycja właśnie dla najmłodszych rzeszowian na osiedlu Staromieście w rejonie ulicy Staromiejskiej Lubicz. Gotowy jest już plac zabaw, a właściwie jest to coś więcej niż plac zabaw, ponieważ ten nowy teren rekreacyjny to jest około 25 arów powierzchni w sąsiedztwie Rzeszowskiego Domu Kultury, więc dzieciaczki uczęszczające na zajęcia do Domu Kultury będą mogły też odpoczywać właśnie na tym terenie. I na, właśnie na tym terenie rekreacyjnym powstał m.in. plac zabaw, są leżaki, jest łąka kwietna, są rabaty ziołowe i mnóstwo innych atrakcji, z których bardzo ochoczo już korzystają dzieci. Wiemy, bo do Urzędu Miasta docierają sygnały, że to miejsce jest świetne. My zrealizowaliśmy to zadanie, a konkretnie nasz Zarząd Zieleni Miejskiej z pieniędzy zewnętrznych, ponad 1 600 000 zł to kosztowało, także zachęcamy do korzystania z tego miejsca i przy okazji informujemy, że to oczywiście nie jedyny ogród kieszonkowy i nie jedyny plac zabaw, który będziemy realizować, bo tego typu przedsięwzięcia są już w trakcie m.in. na osiedlu Biała, na osiedlu Pobitno i w wielu, wielu innych miejscach Rzeszowa. Zapotrzebowanie na nowy plac zabaw było duże, ponieważ poprzedni, znacznie mniejszy i wysłużony, wymagał już modernizacji. Koszt inwestycji, wynoszący ponad 1 600 000 zł, pokryty został z funduszy rządowych. W Zakolu Wisłoka w Krośnie odbyło się pokazowe miodobranie z miejskiej pasieki. Wydarzenie przybliżyło najmłodszym mieszkańcom Krosna tajemnicę życia pszczół. Pokazało im także, jak się nimi opiekować i jak powstaje miód, który trafia na nasze stoły. Tak jak co roku, przynajmniej dwa razy w roku, czyli na wiosnę i pod jesień staramy się spotykać tutaj z dziećmi w celach edukacyjnych. Oprócz tego jeszcze odwiedzamy szkoły, przedszkola, ale to są takie nasze najważniejsze imprezy wspólnie z miastem, prawda, które tutaj robimy. Pasieka funkcjonuje już 3 lata. Mamy tutaj pszczoły krainki, które sobie tutaj latają i zbierają pożytek. Specjalnie dla nich nie kosimy tej łąki. Zachowujemy tym też wilgotność traw. Dzięki temu pszczoły mają skąd brać swoje pożywienie. Wiele kwiatów tu mamy, czyli bioróżnorodność mamy tutaj bardzo szeroką. I mamy też obok sad miejski posadzony już też kilka lat temu. W związku z powyższym tu nasze pszczółki same sobie zapylają nasze kwiaty. W miodobraniu uczestniczyła grupa 6-latków z miejskiego przedszkola numer 3. Pod okiem pszczelarza dzieci mogły wydobywać miód z plastrów, tworzyć własne świece z wosku pszczelego i spróbować różnych rodzajów płynnego złota. Ta pasieka pełni głównie funkcję edukacyjną. Oczywiście my tam jakiś tam miód, jeżeli pszczołą zostaje, podbieramy i wtedy przeznaczamy go na cele promocyjne miasta. Częstujemy naszych gości, tak jak dzisiaj przedszkolaki mogą spróbować właśnie miodu z tej krośnieńskiej pasieki na Zakolu. Ponieważ miasto ma jeszcze 2 pasieki, na ulicy Słonecznej i na terenie lotniska Krosno. Dzieci miały również okazję stworzyć wyjątkowe lasy w szkle, wykorzystując do tego elektrośmieci w całości pochodzące z recyklingu. Dzięki tej współpracy staramy się, prawda, i prowadzić tutaj te zajęcia z dzieciakami, jak i również dążymy w kierunku nasadzeń roślin miododajnych, łąk kwietnych. Tutaj na przykład już w tym roku przestała kwitnąć łąka, ale na wiosnę znowu posiejemy, następną łąkę będzie kwitła. W krośnieńskiej pasiece na Zakolu Wisłoka powstaje głównie miód wielokwiatowy oraz mieszany ze spadzią, które są idealnym wsparciem w okresie jesiennych przeziębień. Miód, jak powszechnie wiadomo, doskonale wspomaga walkę z chorobami i wzmacnia odporność. Miód jest najlepszy. Poza tym jeszcze takie interwencyjne już środki mocniejsze od miodu to jest propolis. Propolis, nalewka propolisowa, czy też propolis zmieszany, nalewka propolisowa zmieszana z miodem, pierzga, prawda, czyli to jest pyłek kwiatowy przerobiony przez pszczoły, jak i również sam pyłek kwiatowy. Są produkty wzmacniające, uodparniające i one naprawdę działają. W tym roku w pasiece na Zakolu Wisłoka udało się zebrać blisko 10 kg miodu, co jest świetnym wynikiem, biorąc pod uwagę niewielki rozmiar pasieki. Wrzesień w Rzeszowie upłynął pod znakiem Teatrów Niezależnych, a to za sprawą kolejnej edycji festiwalu OFF Rzeszów.
Od 14 do 18 września Teatr imienia Wandy Siemaszkowej stał się miejscem spotkań miłośników alternatywnych form scenicznych, oferując widzom wyjątkowe doświadczenia artystyczne. Festiwal Owrzeszów, czyli Festiwal Teatrów Niezależnych, już po raz czwarty w naszym teatrze. Od samego początku programuje go dla nas, jest główną kuratorką i selekcjonerką, jedna z najlepszych ekspertek, nie, najlepsza ekspertka w Polsce w dziedzinie Teatru Niezależnego, Katarzyna Knychalska. Tegoroczny festiwal wyróżniała wyjątkowa różnorodność. Sześć niezależnych kolektywów artystycznych podjęło tematy, które z ich perspektywy są szczególnie ważne. Popularność festiwalu stale rośnie, przyciągając coraz szerszą publiczność. Przyjeżdżam do Rzeszowa tutaj specjalnie na tą imprezę i bardzo jestem zawsze ciekawa i tego odbioru, i tego, jak te spektakle, które wcześniej wybierają, będą ze sobą gadać, grać, prawda, dyskutować. I mam nadzieję, że widz rzeszowski także czeka. Mam taką też, nawet nie nadzieję, tylko już trochę przekonanie, dlatego że widzę, że czeka i że te widownie są pełne, także na spotkaniach, w których później rozmawiamy z widzami. Mamy 5 spektakli, 1 koncert. Te spektakle też trudno powiedzieć, że są stricte tylko teatralne, bo Teatr Niezależny ma to do siebie, że łączy języki, więc mamy też takie spektakle, które można określić jako koncerto spektakle, prawda, performancy. Bardzo jest ta edycja zaangażowana społecznie, tak bym powiedziała, dlatego że mamy takie spektakle, które biorą się za jakiś temat, dlatego że ten temat w jakiś sposób tam w środku gniecie artystów. I to są najróżniejsze problemy i tematy. Podczas tegorocznej edycji Festiwalu Owrzeszów widzowie mogli zobaczyć 6 wyróżnionych przez komisję konkursową spektakli. Modlitwa pod cudowną mozaiką, Niesamowita Słowiańszczyzna, Łomatko, Nasza racja, To bitch or not to bitch oraz Trzecia godzina gratis. Jest to takie zaangażowanie społeczne, w moim zdaniem bardzo komunikatywny sposób rozmawiające z widownią, dlatego że to nie są spektakle, to mnie bardzo cieszy we współczesnym ofie, które chcą coś wygłosić, albo które mają jakąś tezę, albo które są w jakiś sposób deklaratywne, tylko są otwarte, często rozbijają trudny temat poczuciem humoru i chcą z tym widzem gadać, chcą też zapytać o swoje zdanie i w strukturze spektaklu zostawiają dla tego zdania widza także przestrzeń. Spektakle festiwalowe często tworzą niezależne kolektywy, które spotykają się, by zrealizować wspólny projekt. Dla artystów to okazja, by zająć się ważnymi dla nich tematami i oderwać od codziennej pracy. Mieszkanka Węglówki, Wioleta Zając, zdobyła 2 brązowe medale na Mistrzostwach Świata w sumo, które w tym roku odbywały się w Krotoszynie. Zawodniczka wywalczyła medal w kategorii indywidualnej plus 80 kg oraz w kategorii drużynowej, reprezentując drużynę sumo Karzeszów. W tym roku 7-8 września Mistrzostwa Świata w sumo odbywały się w Krotoszynie, gdzie było zgromadzone zawodników z 30 państw. No i tam udało mi się wywalczyć brązowy medal w drużynie i w indywidualnie. Trenowałam sumo jako nastolatka, jak byłam w internacie szkolnym. Potem po 17 latach do tego wróciłam. Jak się okazało, że w Rzeszowie i w Lublinie są kluby sportowe pod tym kątem. No i teraz w tym roku, w listopadzie, będzie 3 lata. Do Krotoszyna, polskiej stolicy sumo, na Mistrzostwa Świata przyjechało 255 zawodników z 30 krajów. Sumo wywodzi się z Japonii, ich to jest sport narodowy, a my uprawiamy sumo sportowe, w której są kategorie wagowe. Najmniejsza kategoria wagowa jest do 50 kg. W Japonii tak, głównie jest to sport narodowy, dlatego oni tam są dużych rozmiarów. U nas w Polsce w sumo sportowym są kategorie wagowe, gdzie jedynie w kategorii open może się spotkać taka dziewczyna jak ja o wadze plus 80 kg z taką dziewczyną, która waży 50 kg. Ale jak są w kategorie wagowe 50 kg, 77, to tylko dani zawodnicy w danej wadze walczą. 2 brązowe medale to nie jedyne osiągnięcia Wiolety Zając w sumo. Zawodniczka może pochwalić się też wieloma sukcesami sportowymi. Wcześniej były też 2 brązy na Mistrzostwach Europy w Grecji w tym roku. No i zostałam 3-krotną złotą medalistką Mistrzostw Polski, co mnie bardzo cieszy, bo w kategorii swojej wagowej, w open i w drużynie. Także no to jest ogromny sukces. Wioleta reprezentuje klub sumo Karzeszów, który dynamicznie się rozwija i odnosi liczne sukcesy w tej dyscyplinie sportu. Klub stale rekrutuje nowych zawodników, więc warto śledzić jego działalność i spróbować swoich sił w sumo.